Wiodącym tematem ostatniego posiedzenia radnych powiatowych zdecydowanie był szpital. Pytano o sprawy kardiologiczne, a konkretnie o poradnię kardiologiczną, która co prawda działa w szpitalu, lecz w bardzo ograniczonym zakresie. Czy można się zapisać do poradni kardiologicznej w Wieluniu? To pytanie wiąże się z informacją, która... No, ja dzisiaj odsłuchałem, a pewnie już wczoraj była dostępna, że w Wieluniu, nie w Wieluniu, tylko w Sieradzu nastąpiła kontynuacja działania oddziału kardiologicznego. Chyba się nie mylę, jak pani dyrektor pewnie to śledzi i jak źle mówię, to proszę mnie sprostować. Więc ta firma, która jest w Wieluniu, już nie jest jedynym takim tutaj na tym, w tym rejonie, jedyną, która zabezpiecza te usługi. I być może, no nie wiem, tutaj ta przychodnia kardiologiczna rozpocznie działanie, jeżeli jeszcze nie rozpoczęła. Obecnie usługi świadczy w tej poradni dwóch kardiologów w zakresie badania rozruszników serca. Będziemy oczywiście namawiać ich, żeby rozszerzyli tutaj pole działania w zakresie tej poradni. No, na ten moment nie mam takiej informacji, żeby wyrazili na to zgodę, więc dobrze, w ograniczonym zakresie okay. Tak. Oczekiwania były takie, aby w momencie uruchomienia w szpitalu oddziału kardiologii inwazyjnej, który w Leczynce od prawie już roku prowadzi grupa American Heart of Poland, lekarze pracujący na tym oddziale wspomagali także poradnię kardiologiczną. Tymczasem jest zupełnie inaczej. Lekarzy jest jak na lekarstwo. Szpital cały czas poszukuje właśnie kardiologów, tak aby ta specjalistyczna poradnia mogła pracować w jak najszerszym wymiarze. Oferty pracy są, chętnych pomimo dobrych warunków finansowych brak. Jeżeli chodzi o poradnię kardiologiczną, to ja tylko przypomnę, że jeżeli chodzi o umowę z AHOP i o nasze starania, żebyśmy mieli w wieluńskim szpitalu prowadzoną kardiologię inwazyjną, przeprowadzone kardiowersje leczonych pacjentów po zawałach, nie było tutaj transakcji związanej z poradnią kardiologiczną, proszę pamiętać. Firma na dzień dobry absolutnie nie proponowała nam poradni kardiologicznej. To jest coś, co próbowaliśmy uzyskać dodatkowo, na co ustnie uzyskaliśmy zapewnienie i prezesów, i dyrektorów, że jak najbardziej tutaj w tą stronę będziemy się organizować. W ślad za tym została przygotowana umowa przy zgodzie obydwu stron, gdzie firma miała zabezpieczać kadrowo poradnię. Poradnia jest nasza, powierzchnia jest nasza, miała zapewniać i personel, i sprzęt. I tak się zadziało na początku. Nie w takim zakresie, jakbym sobie tego życzyła. Niemniej jednak już zobaczyliśmy po tym krótkim okresie, że zapotrzebowanie jak najbardziej jest i rzeczywiście jest pełna zasadność, ja się tutaj absolutnie pod tym podpisuję, żeby poradnia kardiologiczna na terenie naszego szpitala była. Albo ja jestem głuchy, pani dyrektor, i nie wiem, do laryngologa powinienem się zwrócić w tym szpitalu. Też nie ma poradni laryngologicznej? Jest? Nie. Jest, oczywiście, tak? Że jest. To zapiszę się pewnie niebawem, albo nie. Albo udowodnię, że jednak mam dobry słuch, tak? Bo jak była podejmowana decyzja o tym, czy ta firma ma wejść do szpitala, czy my mamy wydzierżawić pomieszczenia w szpitalu, a to była decyzja tutaj na poziomie powiatu też, żeby tą zgodę wyrazić, to jednym z elementów podjęcia tej decyzji, jeżeli się mylę, to proszę krzyczeć, państwo radni, tak, bo wy też słuchaliście, tak, to krzyczcie, że w ogóle nie słyszeliście tego, o czym ja mówię, że jednym z powodów tej decyzji było to, że ta firma zapewni nam też w ramach szpitala, nie jako firma, tak, nie jako prowadzona poradnia przez firmę, tylko w ramach szpitala zapewni nam, szpitalowi, że będziemy mieli poradnię kardiologiczną. I tu wszyscy byli hura, hucha, taka informacja była podana, żeśmy się tym chwalili. Między innymi ja, nie wiem, pan starosta, czy jeszcze pan starosta się chwalił? Tak? Chwalił się, tak? I teraz pani dyrektor nam chce wmówić przed trzema minutami, że my jesteśmy albo nie spełnia rozumu, albo głusi. Nie jesteśmy, tak? Bo
mogę sobie zadać trud i wrócić do sesji, które miały miejsce i pani wypowiedź jest nagrana. To nie jest trudne do odszukania, ale jeżeli doprowadzimy do tego i zaczniemy sobie udowadniać, kto kogo okłamuje, tak, to pani będzie zmuszona podać się do dymisji, no niestety, tak? To jeszcze komentarz w sprawie ratownika medycznego i zarazem radnego oraz starosty wieluńskiego. Dlaczego lekarze nie chcą pracować w szpitalu? My sygnalizowaliśmy od samego początku, że w momencie, kiedy jest poradnia kardiologiczna przy kardiologii inwazyjnej, zdecydowanie dużą korzyścią, znaczy bardzo dużą korzyścią nawet dla tego oddziału kardiologicznego będzie prowadzenie poradni kardiologicznej płatnej, która reasumując, prowadzenie drugiej poradni, czy prowadzenie dla kogoś, tym bardziej tutaj dla szpitala, poradni tej firmie się nie opłaca. Stąd były sygnały na samym początku, że musi to być obwarowane dobrze prawnie. Znowu tutaj powtórzę pana przewodniczącego, być może się mylę, ale widocznie to obwarowanie jest nieskuteczne, skoro nie możemy wyegzekwować tego co zostało obiecane, a poradnia, czy firma AHOK robi sobie to, co jest bardziej opłacalne dla niej. Problem, szanowni państwo, jest w tym, przecież u nas kardiologów jest bardzo dużo i to są dobrzy kardiolodzy na terenie powiatu wieluńskiego, ale oni nie chcą, w cudzysłowie, bawić się z wypełnianiem dokumentów przez Narodowy Fundusz Zdrowia. I tu jest cały problem, który nam jak gdyby robi ogromne schody. I jeszcze, panie przewodniczący, niech pan pozwoli, ja skończę. I w tej chwili jest właśnie ten etap, o którym mówimy, że w tamtym tygodniu rozmawiałem na ten temat z panią dyrektor, że no niestety musimy uderzyć do zarządu. To, co mówiłem, bo ten czas się kończy. I tak, panie przewodniczący, zrobimy, umówimy się na to spotkanie, zobaczymy, co nam odpowiedzą. Pojedziemy już z gotowym pismem. I na razie to wszystko. Jeśli jednak zainteresowała państwa sprawa funkcjonowania poradni kardiologicznej, to po więcej zapraszamy do tematu tygodnia na koniec programu. Tam obszerna relacja z ostatniej sesji Rady Powiatu.